adrenalina, która udziela się także kibicom. Emocje, które można prawdziwie poczuć tylko próbując tego sportu. To właśnie Orlen Super Race, a piach i kurz to tylko dodatkowe smaczki. Są tutaj całe rodziny. Przede wszystkim tutaj widzę, zauważyłem, że przede wszystkim Czesi żyją tak bardzo familijnie, bardzo, że tak powiem, mają swoje kampery i oni tutaj wiele wcześniej przyjeżdżają i biesiadują, przygotowują się do wyścigu. Przede wszystkim wiemy, że na pewno duża grupa ludzi jeździ turystycznie. Przyjechać, spróbować, zadzwonić przede wszystkim, czy napisać w pierwszej kolejności do nas, my się odezwiemy i nie bać się tego wyścigu, że oto jest ciężkie. Nie, stworzyliśmy teraz klasę light, czyli na przykład w Kładach jadą 90 minut, czyli nie 120, czyli jest troszeczkę łatwiej. I nie spotkałem się z człowiekiem, który przyjechał, nie jeździłby dalej. Jak już spróbował, zobaczył, dotknął tego na miejscu, jeździ dalej. W Orlen Super Race ogólnie coraz więcej mamy w tej chwili załóg nowych i coraz więcej startuje pań. Naprawdę. Coraz więcej pań i szacunek, bo bardzo dzielnie walczą. Ja w tym momencie jestem jeszcze bardziej szczęśliwa niż byłam wcześniej, bo mam tutaj naprawdę kobiecą, silną drużynę. Dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. No właśnie, to ja może zapytam Ciebie, moja droga. Słuchaj, taki sport, co Tobie daje? No, adrenalinę trochę przede wszystkim. Taka spokojna jesteś teraz, ale rozumiem, że tam, wiesz, jak już jedziesz, to się budzi zwierz. Tak, tak, bo już tam dajemy wszystko z siebie, ile możemy, żeby nie być gorszym od facetu. W życiu nie ma takiej opcji. Dobra, powiedz mi w takim razie ty, sytuacja właśnie, wsiadasz do sprzętu, stajesz na starcie, co się wtedy ma w głowie? Jechać to jak najszybciej, ale z głową, żeby coś tam nie urwać, nie mieć może dacha, rolki, no, żeby jechać jakoś spokojnie w miarę, nie przesadzać, no faceci pokazują mi, dają siebie wszystko, niestety jak to widziałam, no to trochę się zestresowałam, więc chyba nie będę przeginać pały, jak to zawsze na początku próbuję robić i chyba trochę stonuję jednak. Właśnie to chciałam zapytać, tak niby mówisz, że spokojnie, spokojnie, ale pewnie tam, wiesz, jak już jest ten wyścig, to chyba w głowie jest coś zupełnie innego. Nie, ja będę pilotką, także ja nie prowadzę, ja będę dopingować, żebyśmy jechały szybciej, szybciej, nie zwracam uwagi, tak, prawo, lewo, do przodu, nieważne, czy są wykopki, czy nie, jedziemy. Także ja w tym celu tam będę. Najbardziej co Ciebie kręci podczas takiego wyścigu? Prędkość, właśnie się tego obawiam, bo mówię, że spokojnie, a jak tam jadę, to już patrzę, żeby tylko dać gaz. Już nie myślę wtedy, że miałam jechać inaczej. Okej, okay. Staż jak długi? Pierwszy raz. Pierwszy raz? No to ja trafiłam na świeżynkę! Tak, pierwszy raz i to jeszcze bez pilota. Jadę sama. I dobra, to w takim razie zapytam Ciebie. Przygotowywałaś się jak długo? Teraz. Nie! Z wywrotką. O kurczę, to Ty odważna dziewczyna jesteś! Pewnie. Super, ale takich... Właśnie, takich dziewczyn chyba nam potrzeba. Dokładnie tak. Takie drużyny i takie dziewczyny, no to jest to, co kochamy najbardziej, a przede wszystkim trzymam za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Co się mówi właśnie? Trzyma się kciuki czy coś jeszcze? Dziękujemy. Trzymamy kciuki. W Orlen Super Race nie ma miękkiej gry. Trzymajcie za mnie kciuki.